Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w Państwa konferencji. Czy jestem słyszalny? Tak, nie ma żadnych Tak. zakłóceń, wszystko jest dobrze. Bardzo, bardzo się cieszę, mogę w takim razie zaczynać. Szanowni Państwo, celem mojego referatu jest zaprezentowanie istotnego aspektu dwudziestowiecznej myśli tradycjonalistycznej, czyli zdiagnozowanie kryzysu świata Zachodu w obszarze ludzkiej intymności, statusu seksualności, podziału ról płciowych i znaczenia rodziny. Na wstępie do dalszych rozważań wyjaśnię, że tradycjonalizm może być zarówno stanowiskiem ideowym, jak i postawą życiową pozbawioną głębszej autorefleksji. Karl Mannheim pisał o tradycjonalizmie jako postawie nieuświadomionej czy nawyku. Teodor Adorno natomiast o odruchowej transmisji międzygeneracyjnej treści zawartych w tradycji. Zarówno dla tradycjonalizmu jako koncepcji filozoficznej, jak i dla postawy nieuświadomionej, istotną treścią tradycji są zgodne z kryteriami sakralności i hierarchiczności relacje intymne między kobietą a mężczyzną, ściśle określone obowiązki przedstawicieli płci wobec wspólnoty i obdarzenie seksualności silnym tabu. Wybrani przeze mnie tradycjonaliści, których nazywam w referacie kulturowymi, ujawniali swe pragnienie utożsamiania tradycji i idei tradycjonalistycznej z kulturą i właściwą jej duchowością. Konserwatyzm w takiej perspektywie pozostawałby wytworem cywilizacji. Tradycjonaliści kulturowi twierdzili, że wkrada się weń dwuznaczność zachowywania tego, co istnieje, a co może przecież zawierać w sobie nie tylko pierwiastek dobra, ale i zła. A wtedy konserwatywna postawa utrwalania korupcji musi pozostać już tylko skandalem. W pisarstwie tradycjonalistów kulturowych przeszłość jest admirowana. Można rozpoznać w nim zróżnicowane w swym radykalizmie postulaty bądź rozpaczliwe żądania powrotu do tego, co dawne. Przed właściwym dla progresywizmu bądź też futuryzmu rozedrganiem w tej niepewnej przyszłości ukojenie miała dać właśnie majestatycznie wznosząca się ponad wszystko pewność tradycja, czyli rezyduum najwyższych wartości, źródło porządku. W postaci skonceptualizowanej tradycjonalizmu przeszłość jawi się jako firmament kultury duchowej, skrajnie antytetycznej wobec świata cywilizacji materialnej, ztechnicyzowanej, indyferentnej bądź nawet wrogiej wobec najwyższych wartości, owładniętej przez powszechne relatywizowanie. W ten sposób świat cywilizacji, absolutyzując indywidualizm, zwulgaryzował seksualność, pozbawiając ją tradycjonalnej duchowości i wspólnotowego porządku płci. Za sprawą owej apologii grzesznej, słabej jednostki w cywilizacji zachodniej, jak uważali tradycjonaliści kulturowi, doszło do poważnego kryzysu rozumienia obowiązku. Nastąpiło to w wyniku dominacji zmysłowego i skrajnie zindywidualizowanego zorientowania na własną przyjemność oraz na wyuzdaną intymność, co doprowadziło do rozpadu instytucji małżeństwa i rodziny. Na problem pogłębiającej się indywidualizacji wielokrotnie zwracali uwagę właśnie tacy tradycjonaliści kulturowi jak René Guénon czy Mikołaj Bierdiajew. Ten ostatni w książce Filozofia Wolności napisze o bolesnym kryzysie współczesności wywołanym przez niemożność rozbicia konstruktu zamkniętego indywidualizmu. Kolejnym etapem łamania odwiecznie panujących reguł miała być emancypacja, skrajna emancypacja jednostek, które we wszechogarniającym przekazie przeszłości dostrzegą siłę tłamszącą własną pożądliwą ekspresyjność. Prowadziło to do rozerytyzowania, na przykład w czasach Republiki Weimarskiej, co budziło obrzydzenie w Oswaldzie Spenglerze, zakwalifikowanym tutaj przeze mnie do reprezentantów tradycjonalizmu kulturowego. Warto w tym miejscu zadać pytanie, czy rzeczona rozwiązłość była nowym zjawiskiem w dziejach. Otóż w przekonaniu tradycjonalistów kulturowych, obserwowana przez nich w 20. stuleciu,
Anarchia seksualna jako skutek naiwnej, buntowniczej wiary we własne ja stanowiła kulminacyjny, ale rozpoczęty w epoce nowożytnej powrót do źródeł deprawacji, czyli do świata grecko-rzymskiego, będącego w ich odczuciu jakimś perwersyjnym odstępstwem, niechwalebnym, ciemnym punktem na mapie świata tradycjonalnego. Dodam w tym miejscu, że w pisarstwie tradycjonalistycznym dominowała następująca opinia. Świat w horyzoncie czasowym i przestrzennym był z zasady wielkim królestwem tradycji. W cywilizacji zachodniej, w czasach modernizmu, tradycję religijną zaczęła zastępować rozwiązłość, która w wieku XX stworzyła wedle określenia Wilfredo Pareta sekularną religię seksualności, a zatem kultu przyjemności, egoistycznego odrzucania poczucia obowiązku wobec wspólnoty, w imię admirowania własnej intymności, perwersyjnego odkrywania własnego ciała i seksualności. Stało się to też za sprawą całkowicie absurdalnej ideologii równości, jak pisał Genon. Przedstawiciele cywilizacji zachodniej zapragnęli równego dostępu do rozkoszy kosztem świętości instytucji małżeństwa czy rodzicielstwa. Świat tradycji był tymczasem światem hierarchicznym, elitarnym, a nie egalitarnym. Wspomniana tutaj przeze mnie religia seksualności dokumentowała zachodnią obsesję seksu, wedle określenia włoskiego tradycjonalisty kulturowego Juliusa Evoli. Ta karykatura i obraza tradycji religijnej miała dobitnie świadczyć o znajdowaniu się cywilizacji zachodniej w finalnym stadium głębokiego kryzysu. Nowoczesna pseudoreligia zaczęła pasożytować na autentycznej, tradycjonalnej duchowości, w której, jak twierdził Evola, problem płci skrywał w sobie wielką tajemnicę, zapośredniczoną w odniesieniach metafizycznych, implikując głęboką symbolikę dualizmu świata. Świat tradycjonalny charakteryzował się polaryzacją płci, która z kolei w świecie nowoczesności została zredukowana do swej zwierzęcej cielesności, różnicującej płcie na podstawie biologicznego dymorfizmu płciowego. Tymczasem, jak pisał Birdiajew, cytuję, płeć ma wymiar duchowy i cielesny, skrywa metafizykę ducha i metafizykę ciała, koniec cytatu. Miało to dowodzić niebiologicznego statusu człowieka. Zdaniem Evoli, człowieka nie łączy z gatunkami niższymi instynkt rozmnażania. Myśliciel podkreślał, że miłość między dwojgiem ludzi nie rozkwita w celu wydania na świat potomstwa. Narodziny dziecka są tylko jednym z owoców uczucia, konstatował. Evola nawiązywał do podobnego poglądu Włodzimierza Sołowiowa, dla którego miłość nie mogła być rozpatrywana w perspektywie cielesnej. Jej celem nie musiało być bynajmniej przedłużenie życia danego gatunku. Pisarstwo tradycjonalistyczne, szanowni państwo, nie było jednak wolne od androcentryzmu czy wręcz szowinizmu. Evola utrzymywał, że należy przywrócić tradycjonalny podział ról, wyróżniając status pierwiastka męskiego za jego heroizm. W tym kontekście przestrzegał przed skutkami panującej we współczesności ginekokracji. Evola pozostawał pod silnym wpływem Ottona Weiningera, wiedeńskiego filozofa, który w typowo tradycjonalistycznym stylu krytykował rozwiązłość współczesności, a o intensyfikację tego zjawiska oskarżał ruchy walczące o równouprawnienie kobiet. Weininger dostrzegał w nich nieopanowaną, demoniczną pożądliwość i skłonność do ciągłego kuszenia mężczyzn. W tonacji tragizmu miłość męsko-damską opisywał również Spengler jako uwikłaną nieustannie w nienawiść. Spengler dokonywał też dychotomicznego podziału na role, idealizując męskość. Przekonywał, że samczość była wolna, zwierzęca i jako strona kreatywna nadawała rytm dziejom. Kobiecość zaś jawiła się jako spontaniczna, a intelektualna, choć wewnętrznie silna. Warto tu nadmienić, że pogląd Bierdiajewa, mimo roztaczanej przez niego
wizji wiecznej kobiecości wydawał się korespondować z kanonicznym, androcentrycznym ujęciem pozostałych tradycjonalistów wymienianych już przeze mnie. Ostrzegał on przed antyhierarchicznym ruchem emancypacyjnym, który usiłował upodobnić kobietę do mężczyzny. Autor w następujących słowach opisał porządek płci, jaki miałby zapanować w przyszłym ustroju nowego średniowiecza. Cytuję. Pierwiastek męski musi panować nad pierwiastkiem kobiecym, a nie podlegać mu, jak to się często działo w historii nowożytnej. Koniec cytatu. Wspomniana przepraszam, przeze mnie metafizyka płci mogłaby zostać przez nas oceniona z dzisiejszej perspektywy jako archaiczne dziwactwo, ale dla tradycjonalistów kulturowych była dowodem uporządkowania. Aberracją była natomiast współczesna rozwiązłość. Dla świata tradycyjnego typowe było sakralne ujęcie ludzkiej płciowości. Dlatego za niedopuszczalne uznawał Evola redukcjonistyczne wulgaryzowanie tego misterium płci. Wulgaryzowanie typowe dla profanicznych, jak pisał, ruchów lewicowych czy liberalnych, zazwyczaj utożsamiających płeć z prymitywną seksualnością. Był to według niego przejaw tzw. erotyki profanicznej. Ludzka seksualność w epoce modernizmu była indyferentna wobec ewoliańskich ideałów absolutnej męskości i absolutnej kobiecości, czyli archetypów wykraczających poza jednostkową indywidualność, które charakteryzowały się realnym istnieniem, sięgając najgłębszych korzeni bytu. Jawiły się jako odwieczne zasady potencje, dzięki którym, jak twierdził Evola, cytuję, każdy mężczyzna jest właśnie mężczyzną, każda kobieta wyłącznie kobietą. Koniec cytatu. Koncepcja metafizyki płci ufundowanej na idei hierarchiczności, systemie zakazów i nakazów w sferze ludzkiej intymności, miała być tradycjonalistyczną odpowiedzią na stan anarchii wywołanej przez rewolucję seksualną. Według Pitirima Sorokina, rosyjsko-amerykańskiego tradycjonalisty kulturowego, mniej więcej w ciągu ostatnich 5 stuleci na Zachodzie wzmagało się nieznane wcześniej zainteresowanie sferą cielesności i seksualności, a wiek XX przyniósł już jawną seksofilię, absorbując energię twórczą, która mogłaby zostać przeznaczona na realizację wzniosłych duchowych celów. Było to następstwo właściwe dla cywilizacji, laicyzacji życia i odrzucenia odwiecznych tradycjonalno-religijnych zakazów oraz najwyższych wartości. Ostatnim jej etapem miało być szydercze traktowanie cnót, wstrzemięźliwości, czystości. Dewastacyjne skutki seksualizacji Sorokin opisał w następujących słowach. Cytuję. Owładnięte seksem społeczeństwo bez wahania narusza prawa boskie i ludzkie, doszczętnie niszcząc wszystkie wartości. Koniec cytatu. W dobie cywilizacji życie intymne było traktowane jak mechanizm. Tu kolejny cytat Sorokina. Człowiek, syn Boży, stworzony na podobieństwo Boga, przeistacza się w aparat seksualny, dążący do stosunków seksualnych, marzący i rozmyślający wyłącznie o tym. Seksualizacja człowieka przybliża się do granic absurdu. Koniec cytatu. Z tego powodu intencją Evoli i Sorokina było odkłamywanie współczesnej, emancypacyjno-równościowej seksuologii doby, jak pisali, zdegenerowanej, społeczno-intelektualnej i praktycznej cywilizacji. Sorokin tępił, jak twierdził, mity pseudospecjalistów, którzy pogardliwie odnosząc się do rygorystycznych pryncypiów minionych pokoleń, zaczęli w XX stuleciu w sposób agresywny forsować pogląd, jakoby wolność seksualna przynosiła szczęście i poprawiała kondycję zdrowotną, a tłamszenie impulsów seksualnych przyczyniało się do frustracji i zaburzeń psychicznych. Posiłkując się licznymi danymi statystycznymi, których jeszcze lubował się Sorokin, przekonywał on, że sumienna analiza naukowa, między innymi badania medyczne,
dokumentuje skutki nadmiernej aktywności seksualnej, rozwiązłości, która wyczerpuje energię organizmu, dewastując go zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Dłuższe i szczęśliwsze życie mieli święci i asceci, a nie grzesznicy, argumentował autor. Dlatego w historii świata owe tradycjonalne bariery, które współczesna seksuologia uznała za archaiczne i opresyjne, pojawiają się nieprzypadkowo. Sorokin uważał, że ograniczenia religijne, rozbudowany system tradycjonalnych zakazów i nakazów, pełnił też funkcję czysto praktyczną, zabezpieczając higienę psychiczną i fizyczną. Sorokin rozpoznawał, zwłaszcza w przypadku młodych Amerykanek, patologiczny egoizm współistniejący z nihilizmem. Sprawiał on, że partnerzy nie byli na tyle dojrzali, ażeby powziąć poważne zobowiązania i założyć rodzinę, czyli małą wspólnotę tradycjonalną. Lekceważenie czy nawet pogarda okazywane archetypowi rodziny, Evola, z kolei oceniał jako zjawisko charakterystyczne wyłącznie dla, jak pisał, materialistycznej i przegranej cywilizacji. Spengler z kolei prawił o znużenie Europy i upadku białej rodziny. Według Evoli odwieczna dla rodziny, panująca w niej symbiotyczność, brały się z tego, że jednostki dobrowolnie zrzekały się swych indywidualistycznych ambicji na rzecz wspólnoty i jej dobra. Sorokin w książce The Crisis of Our Age za najbardziej szlachetne i wzbogacające duchowo uznał właśnie relacje rodziny. Uważał, że były one przeniknięte duchem wzajemnej, najczęściej bezwarunkowej miłości, oddania i ofiarności. W takiego typu kontaktach międzyludzkich ja znikało z świadomości my, a miłujący się ludzie tworzyli jeden organizm. Tutaj nadmienię, że wyraźnie słychać tu echa koncepcji rosyjskiej soborowości. Tradycjonaliści powracali więc do swej wyśnionej przeszłości, w której rodzina była jednością sakralną, jak chciał Evola, czy też jak stwierdzał Bierdiajew, cytuję, rodzina była, jest i będzie instytucją dobra. Koniec cytatu. Natomiast małżeństwo miało mieć znaczenie ontologiczne według Bierdiajewa. Tymczasem współcześnie stało się ono, owo małżeństwo, wedle Sorokina, cytuję, czymś w rodzaju poligamicznego, poliandrycznego, bądź anarchistycznego albo komunalnego pseudomałżeństwa. Koniec cytatu. Można zatem stwierdzić, już tytułem podsumowania, że tradycjonaliści kulturowi roili o świecie, w którym seksualność nie byłaby traktowana w kategoriach dostarczycielki przyjemności. Niegdyś miała ona wymiar sakralny i rytualno-rozrodczy. W ich przekonaniu cywilizacja zachodnia w sferze intymności doświadcza głębokiego kryzysu. Objawia się on demoniczną seksualnością, prymitywną zmysłowością, neurozą oraz banalną rozwiązłością. Katastrofalnym następstwem rewolucji seksualnej miał być kryzys depopulacji, owo dobrowolne samobójstwo, którego wyznacznikami były narkotyczny pociąg seksualny, stosowane środki antykoncepcyjne i zabijanie nienarodzonych. Tutaj nadmienię, że Spengler ograniczanie liczby urodzeń uznawał za zjawisko typowe dla mieszkańców miast. Właśnie na wsiach, w klimatach agralnych było to zjawisko według niego znikome. Rewolucja seksualna miała naruszyć odwieczny porządek. Kontakty pozamałżeńskie i wszelka rozwiązłość nie brały udziału w przekazie najwyższych wartości danej kultury. Co więcej, niszczyły tradycję, a więc rdzeń temporalny kultury. Wszystkie przedstawione tutaj przeze mnie poglądy wpisywały się w inwolucyjny paradygmat tradycjonalizmu kulturowego, a zatem rozpoznawalne kurczenie się świata zachodniego, czego symptomem było moralne skarlenie, atrofia woli i rozwiązłość seksualna. Bardzo dziękuję za uwagę. Chyba się zmieściłem w czasie. Tak mi się wydaje mniej więcej.
co do minuty.